Jestem pod wielkim wrażeniem reakcji widzów, która to reakcja potwierdza słuszność kierunku w doborze takiego repertuaru. Moliera już dawno nie było, Moliera zagranego klasycznie, w pięknym anturażu, w pięknej scenografii, z kapitalnymi kostiumami, przepięknie zagranego, fantastycznie wyreżyserowanego. W każdej sztuce klasycznej jest kilka motywów, które trzeba rozpoznać, znaczy zrozumieć, co było atrakcją kiedyś, a co jest atrakcją dzisiaj. Panie przysłuchanki, zapytam o kiwi te bakeliere, elegarstwa suchotis, cursus atque astmagicis, mniemat zalecare, christinium donare, Chory z urojenia został napisany wiele lat temu, ale pewne rzeczy są nadal aktualne, drugie mniej aktualne. Cała historia taka traktatu teologiczno-medycznego jest tutaj no, już niechwyta, no bo wiadomo jak się rozwinęła medycyna, więc... Ale powiedziałbym, że zwykle w tego typu sztukach pozostają aktualne wątki dotyczące miłości, polityki i te motywy zwykle się wyświetla jakoś, tak pokazuje się na planie jako najważniejsze. My tutaj nie mieliśmy takiego problemu, dlatego że ja chciałem troszkę opowiedzieć inną historię i pokazać dramat, którego już się nie gra w ten sposób, dlatego że to ani nie jest farsa, ani nie jest komedia dell'arte, to jest po prostu komedia, czarna komedia, taka inny troszeczkę gatunek, grana troszkę bardziej poważnie, ale jak widać nie przestaje właśnie śmieszyć, dlatego że no tam jest coś, z jakiegoś powodu ta sztuka przetrwała, ma swoje lata i jest stale lubiana, wystawiana na scenie. W tej sztuce, poza komedią, która jest na powierzchni, jest ogromna gorycz. Powiedziałbym, że tak się pisze teraz współczesne dramaty. Tak Rosjanie piszą. Śmieją się z łez. I to jest właśnie tego typu sztuka. Ja chciałem pokazać tą sztukę w kontekście tej prawdziwej śmierci, która się zdarzyła kiedyś. A jednocześnie nie zrobić na ten temat przedstawienia, żeby nie zasmędzić, żeby nie było... Bo to by było już naiwne, ja tego strasznie nie lubię robić. A rozumiem to, że nie znam osoby, która byłaby mniej chora od ciebie. I że nie pragnąłbym dla siebie takiego zdrowia. Najważniejszym dowodem, że masz się dobrze. I nie pomyśl o tych wszystkich lekarstw, które mi teraz szpitowano. Właśnie one utrzymują mnie przy życiu. Doktor Czyściel mówił, iż byłoby po mnie, gdybym bodaj 3 dni został bez jego opieki. Wybrali się na tamten świat. Ależ mówmy rozsądnie. Ty nie wierzysz w medycynę. Tutaj są naprawdę wybitni artyści, co pokazuje no, rola tego głównego argana Janusza Muńskiego. No, to jest po prostu moim zdaniem no, rewelacyjna rola. No, po prostu on właściwie, no tak sobie to wyobrażałem. No, to ja uważam, że tam nie mam specjalnie żadnych uwag. Jest wyrazisty, jest dramatyczny, komiczny, no, słucha. No, w ogóle to jest jakiś człowiek arcydzieło, wart wszelkich pochwał. Przyszedł jeden pan do pokoju siostry, kiedy ja tam byłam. No i cóż? Pytam się, czego chce, a on mówi, że jest nauczycielem śpiewu. To tak się tu święci. No i cóż? I siostra potem nadeszła. No i cóż? Powiedziała mu, wyjdź pan, wyjdź, doprowadzasz mnie pan.
mówił? To i owo. I co jeszcze? Przeróżne rzeczy. Mówił jej, że ją kocha i że jest najpiękniejsza na świecie. A potem? A potem upadł przed nią na kolana. A potem? A potem całował jej ręce. A potem? A kocha nadeszła, a on uciekł. Cały zespół spisał się rewelacyjnie, co podkreślają wszyscy widzowie. Natomiast to, co zrobił Janusz Młyński, to jest absolutne mistrzostwo świata i pełne szapoba. To jest, jak mówi Paweł Aigner, reżyser tego spektaklu, maszyna do grania. Oczywiście to nie jest bezduszna maszyna do grania. Janusz ma niebywały potencjał i myślę, że od wielu lat wszyscy wiedzą, że to jest znakomity aktor, natomiast trzeba bardzo mocno w tej chwili inwestować przy dobieraniu ról w ten jego potencjał i próbować poszerzać jeszcze różnego rodzaju odcienie. Warsztatowo nienaganny, intelektualnie, interpretacyjnie, perfekcyjny, wzruszający, śmieszący, refleksyjny, fantastyczny aktor. Jestem dumny, że mam w zespole kogoś takiego jak Janusz. Jeszcze raz powtarzam, pełny szacunek. Jeżeli to był mój sukces, to również na ten sukces przede wszystkim zapracowały moje koleżanki, zapracowali moi koledzy również z zespołu. To nie jest tak, że aktor sam tworzy rolę. Ale aktor tworzy rolę jakby inaczej, w interakcji z reżyserem, w interakcji z partnerami, w interakcji z całą załogą teatru. Bardzo ważną rzeczą, jaką wokół tego tworzy dyrektor teatru, to jest też bardzo istotna sprawa. W każdym razie, nie przeceniał tutaj jakiejś swojej roli w tym wszystkim. Chwała Bogu, mówiłem sobie, późne drzewa dają najlepsze owoce. Trudniej się ryje na marmurze niż pisze na piasku, ale też coraz na nim wyryte zachowuje się znacznie dłużej. Ta opieszałość w pojmowaniu, ta ciężkość wyobraźni była najlepszą zapowiedzią gruntownego sądu w przyszłości. Ach, nauka przychodziła mu z trudnością, ale walczył mężnie z przeciwnościami. Słowem, kując wytrwale żelazo, ukończył zaszczytne szkoły, wybił się w dyskutach. Jest to zapaśnik prosty, straszny. W ogóle to jest rola legenda, tak? Rola legenda. W trakcie czwartego przedstawienia Molière umarł, mówi się, że na scenie. Tak naprawdę nie umarł na scenie. Na scenie dostał tylko krwotoku z ust. Umarł parę godzin później w swoim mieszkaniu. No ale obrosło to legendą, że właśnie Molière umarł na scenie. No i ja na początku tak trochę się zmagałem z takim mitem, z taką legendą, o, Molière umarł, o kurczę blade, co mi siedzi na plecach, że trzeba jakoś tam dać radę, ale w trakcie prób jakby bardzo ciężkich, bo to jest wbrew pozorom, to może się wydawać, że to się lekko ogląda, ale to trochę kosztuje. To jest po prostu najnormalniej w świecie ciężka fizyczna praca, ciężka fizyczna robota, zresztą pewnie słychać, jak ja mówię i tak samo jak mówię, tak się czuję w tym momencie. Ciężka fizyczna praca, dlatego wracając jakby do tematu rozmowy, no nie dziwię się, że po takim wysiłku zmarł, że tyle go to kosztowało. I hołd oddany Molière'owi, ja tak w sercu swoim tak sobie myślę o, jak wychodząc na scenę i grając tę rolę, a myślę sobie o wielu moich kolegach aktorach, którzy już nie żyją.
którzy już nie żyją. I to też takie z mojej strony oddanie takiego swego rodzaju hołdu wszystkim ludziom, którzy już odeszli, a którzy ze mną grali na scenie, a wielu z nich już nie ma.